Witajcie telewidzowie po raz pierwszy w roku 2024. U nas nie ma nudy, powoli się zbieramy, bo mamy godzinę do wyjechania z tego ośrodka. Ja idę robić śniadanie. Poleciał następny. Teraz nie widać, ale może jeszcze słyszycie, helikoptery latają tutaj cały czas nad lodowiec. A ja już zrobiłem nasze śniadanie, może jeszcze nie do końca. Tu są, dobra, pierożki są. Zapakowaliśmy sobie na później, na drogę. No i jajka ugotowałem, będą kanapki i też bierzemy na drogę ugotowane jaja. Ja robię śniadanie, Marika pakuje nasz samochód. Pół godziny nam zostało do wyprowadzki. Jak idzie? No, jakoś idzie. Zatkany nos. Zatkany, zdecydowanie za gorąco było, za zimno było wczoraj, a później za gorąco w pokoju i... O, skomplikowane. My przygotowujemy prowiant na trasę. Marika jeszcze postanowiła zrobić popcorn. Film trzeba ściągnąć z Netflixa. Będziemy oglądać gdzieś na górach. Tak wygląda nasze śniadanie. My jemy śniadanie, bo już jesteśmy spóźnieni z wyprowadzką. Marika poszła zapytać, czy możemy trochę później wyprowadzić się. I taka wredna pani. Wczoraj była wredna, dzisiaj wredna. No właśnie, nie była miła. Jeszcze z tym pokojem nas wczoraj w konia zrobiła. No nic. Wczoraj nas ganiała 12, w pół do pierwszej w nocy, że już za głośno. No nic. Ocenimy. Wczoraj poznaliśmy taką parę z Indii i dzisiaj zaprosili nas na herbatkę hinduską. Mamy z mlekiem i smaku jest jak ta na ulicach w Mumbaju. Identyczne. My już załadowani do samochodu, mamy 52 minuty spóźnienia. Mam nadzieję, że nic nam nie powiedzą, bo kartę brali tak, żeby, wiecie, zabezpieczenie w razie jak coś zrobimy. Ta pani była taka, że chętnie by coś naliczyła. No. Mamy nadzieję, że nie doliczy. Ruszamy. Plan taki, że najpierw dwa lodowce. No trochę późno nam się zrobiło. No właśnie. Zobaczymy. Trochę kilometrów dzisiaj też przed nami. Właśnie. Ile? I jeszcze musimy zatankować, właśnie. Mhm. Ile jeszcze mamy? Nie wiemy, będziemy jechać aż będzie ciemno. My już dojechaliśmy na parking, ale zobaczcie, jaki mamy widok z parkingu już. Widzicie tego Franca? Franz Józef się nazywa. To lodowiec, ten na środku. Punkt widokowy niby jest dzisiaj zrobiony na 3000 metrów od lodowca. Idziemy. 30 minut, nie tak daleko, nie tak długo. Tutaj jest zakaz latania dronami, no i nie dziwię się, bo nawet słyszycie teraz w tle, helikoptery latają dość nisko. No ja nawet go nie biorę ze sobą i nie będę ryzykował. Zresztą pokażę wam te helikoptery, jak będziemy trochę bliżej. Po drodze będą piękne widoczki. Tutaj mamy już rzeczkę. Jak na razie idziemy takimi alejkami. Kawałek tylko góry wystają, za wiele widoków jeszcze nie ma. Zobaczcie, co tu nam zza krzaków wystaje. Piękny lodowiec. Ale on wygląda. Tam u góry jest śnieg, widzicie? A tutaj jest niżej trochę, to jest lodowiec. W Nowej Zelandii paprocie jak palmy w Tajlandii. Są różnego rodzaju te. Są tak piękne. Po prawej mamy piękne wodospady. Takie dwa obok siebie. Po tej stronie mamy wodospady. Wodospady też są tam dalej. A na środku jest nasz Franz. Tylko zaraz wam coś powiem. Tutaj jest wszystko zamknięte, jest taka skarpa. A ja byłem w Nowej Zelandii powiedzmy 4-5 lat temu. I byłem już na tym lodowcu i patrzcie, zaraz wam to powiem. I ja tą drogą szedłem tam daleko, na ten aż punkt na środku i doszedłem aż tam właśnie do tej skarpy, którą widać na środku i widziałem tego Franca, no bardzo blisko. Teraz to jest jakieś 3 km, tak jak było napisane do niego, a ja byłem aż tam. Wcześniej tego nie było, tutaj postawili jakiegoś gościa z lektury, stop, że tutaj nie można wchodzić. Piątka. Tutaj jest zamknięte, ale ja pamiętam, my właśnie tą drogą szliśmy tutaj i tą całą drogę pokonaliśmy. Teraz nawet jest to niemożliwe, bo jest duża rzeka na środku i jest nurt bardzo duży, więc ciężko byłoby no nawet przejść. My też musieliśmy się wtedy zmoczyć. Wow!
Zobaczcie, tu jest napisane 116 lat temu lodowiec kończył się tutaj. Zobaczcie, gdzie jest. Tak jak było napisane tam, że jest niby 3 km. Tyle się ponoć stopił. I tutaj jest nawet zdjęcie tego lodowca z tego roku. Że tego lodu było aż tutaj. No i oczywiście też na tej tablicy nie zabrakło prania mózgów, że nas było tutaj w 1908 roku 1 750 000 tylko, tutaj już tyle, no to już wiadomo kogo to wina, że teraz produkujemy więcej, to one też się rozpuszczają przez nas, co moim zdaniem jest nieprawdą. Zobaczcie jeszcze w tym miejscu, spróbuję wam pokazać, tutaj na dole rzeka płynie, znaczy taki wodospad wypływa. Jak się dobrze przyjrzycie, to widać jak ta woda leci. No i jak Marika ten lodowiec? Franz? Robi wrażenie? Trochę za daleko jest. Bliżej byłoby, lepszy efekt by był. Ale nam się pogoda, warunki są tak idealne. Wczoraj nie było aż tak widać gór. Wieczorem gdzieś to się odsłoniło, że widzieliśmy śnieg. Mówi śnieg, a to lodowiec było widać. No właśnie, ale już widzicie? Pogoda się zmienia. Jeszcze niedawno tutaj po prawej stronie od tego lodowca było widać ośnieżone szczyty, a już chmury nachodzą. No i pogoda się zmienia bardzo szybko w górach, zobaczcie. Jeszcze po jednym spojrzeniu na wodospad i na lodowiec i powoli stąd będziemy szli. A jak będziecie mieli większy budżet niż my, no to możecie zobaczyć lodowiec właśnie w taki sposób. Może nam się uda sprawdzić gdzieś ceny, to wam powiemy ile to kosztuje. My już po oglądaniu lodowca, jak się Majka podobał, to był mój drugi raz. Widziałem go drugi raz. Ten był gorszy raz, tamten był lepszy, bo było z bliska. A tobie jak się podobał? Robił wrażenie. Ja robił myślałam, wrażenie, że jeszcze coś na mnie tutaj zrobi wrażenie, ale naprawdę zrobiło ogromne wrażenie. Ma coś w sobie coś takiego, nie? Taki kawał lodu leży sobie po prostu, słońce świeci na niego, a on tam sobie leży. Tak. Nie wiem co właśnie, ciężko to określić, to jest takie uczucie, że widzisz to i tak mówisz wow, no ja sobie gdzieś tam nie myślę o tym, że to jest lodowiec czy coś takiego, ale samo to, ten wygląd jego, no nie wiem, takie uczucie dało taki, nie wiem, nie adrenaliny, ale takiego czegoś fajnego. Wow, takiego wow. Właśnie to jest to, że lodowce są bardzo mało dostępne na świecie i nie ma ich w wielu miejscach, no a tutaj można go zobaczyć z dość bliska nawet. Wcześniej było bliżej, tak jak mówiłem wam, nie? Jak ja byłem tutaj 4 albo 5 lat temu, no to prawie, że na wyciągnięcie ręki, był bez przesady, bo nie mogliśmy podejść do niego też, ale tak, był dużo bliżej. Mieliśmy już iść do samochodu na parking, ale tutaj w sumie jak schodziliśmy, to była w prawo dróżka, wejście na jakąś górę. 20 minut było napisane, że w to mi z powrotem. Idziemy zobaczyć, jakie widoki będą. Wchodzimy już na ten punkt widokowy i zaraz zobaczymy razem, jak to wygląda. Tutaj wodospad po lewej. Tutaj pani czyta, zaraz wam pokażę, jak wyglądał ten lodowiec kiedyś. No i widok na lodowiec tu mamy też, tylko z innej strony. Tu jest zrobione zdjęcie w 2010 roku, gdzie był ten lodowiec. I na kolejnych jest to samo zdjęcie, tylko jest nakładana animacja. W 1935, gdzie było, tutaj widzicie, 950, ta biała, że on był tutaj. 1930, duży już był. 1907, a tutaj 1865. No, tak na przełomie lat się kurczył. A teraz taki malutki tam. Za czasów Austro-Węgier jeszcze w 1872 roku William Fox namalował taki obraz. Dawno, dawno temu, więc ten lód był tutaj gdzieś wcześniej. Nazwaliśmy tą paproć nowozelandzką palmą. One wyglądają jak takie palmy właśnie na Teneryfie. Coś takiego. Piękne. Naprawdę. My już powoli dochodzimy do parkingu. Zajęło nam to godzina 10 teraz, sprawdziliśmy. Jak będziemy mieli mniej czasu, to można szybciej to zrobić, bo my tam trochę zdjęć porobiliśmy, trochę ponagrywaliśmy. Byliśmy też na tej drugiej górce, więc około godzinki to śmiało. Nie musicie więcej czasu rezerwować na te lodowce. Nawet jak będziecie jechać gdzieś po drodze, to warto tutaj zajechać. My może byśmy nawet wczoraj to zrobili. Myślę, że tak. Przynajmniej ten jeden może. Tak. Albo ten, bo byliśmy w miarę wcześniej jeszcze. Ale warto pójść na ten... Na tą górę? Na tą górę, co byliśmy. Bo kolor tego lodowca teraz był taki niebieski, piękny. Tak. Całkowicie inaczej wyglądał dla trochę mnie. Inna perspektywa. No my wczoraj też nie przyszliśmy na ten lodowiec, bo ja byłem przekonany, że my będziemy mogli pójść tam dalej. A żeby pójść tam dalej, no to trzeba zarezerwować w dwie strony, podejrzewam, jakieś 3 godziny. Tutaj jest taka chatka zbudowana, zaraz wam pokażemy, jak ona wygląda w środku. Tutaj ktoś coś opowiada i ona była postawiona na lodowcu. Ją później przenieśli w 1936, było, tak? Chyba tak. Tutaj pewnie coś suszyli. No nie, to też tam jakieś łóżka. Właśnie, tutaj łóżka jak w pociągu. I tutaj nie można wejść dalej. Tak wyglądała ta chata kiedyś na lodowcu. Narty jakie stare. Narty jakie, buty.
Jedziemy teraz na kolejny lodowiec, oddalony od tego miejsca jakieś 25 minut i on się nazywa Fox, ale teraz już wiemy, dlaczego się nazywa Fox. Od tego malarza, który namalował obraz naszego Franca. Wszystko się łączy, wystarczy tutaj przyjechać i zagadka rozwikłana. My już w samochodzie i powiem wam jeszcze raz, warto go zobaczyć. Niby kawałek lodu, a jednak tak, coś, jakieś wrażenie robi, to takie dość niezłe. Dojechaliśmy już na lodowiec Fox, idziemy się przejść. Podejrzewam, że tu będzie gorszy widok, bo patrzyliśmy na mapie, to tylko można gdzieś tam z daleka go zobaczyć. Coś jak tam, ale trochę słabszy widok. Okazało się, że musimy iść, żeby zobaczyć lodowiec. 1,5 godziny, 5 kilometrów. Jesteśmy tutaj. Tutaj jest jakiś viewpoint, że można go zobaczyć już, ale tutaj chcemy dojść, o właśnie tutaj. Dopiero ruszyliśmy, a już mamy takie widoki. Tamtym mostem, który widzicie, no to my przejeżdżaliśmy i tak będziemy szli wzdłuż rzeki. Wyszliśmy z tego lasu i ukazał nam się taki widok. Zobaczcie, jakie fajne kamienie czerwone. Wygląda trochę jak cegłówka, jakby cegła była. Tu widać z bliska, jak te kamienie wyglądają, dziwne. Jak pomalowane. Jakby tak, jakby taka cegła. Jakby opryskał ją cegłą takim, wiecie, wysmarował, wytarł. Ta roślinność w tym klimacie jest świetna. Te drzewa mają jakieś liście na górze, tutaj są takie łyse, białe. I widzieliśmy też po drodze takie drzewa wyglądały jak bonsai. Same pnie wystają. Mari, to wygląda jak las pierwotny. Wszystko pięknie. Te palmy nowozelandzkie wszędzie są, jedna wyższa od drugiej. Kojarzyło to z tymi filmami w dżungli, jak kręcą. Jurassic Park. Ale to naprawdę to wygląda obłędnie. Obłędnie, ja jestem w szoku. Idę i po prostu buzia mi się otwiera i tak wow, wow, co chwilę tylko jest wow. Jak będziecie szli prosto po drodze, to jest taka tabliczka i są dwie drogi. I tutaj spotkaliśmy takiego pana, który wracał właśnie z prawej strony. Mówi, że jest ciekawsza trasa. To jest górki, dołki, że tak. Gdzieś trzeba przeskakiwać, coś się schylać. A to, że prosta cały czas. Że obydwie trasy są proste. Ale że można na przykład tą iść teraz, a sobie wrócić drugą na przykład. I my właśnie tak zrobimy. Postaramy się, jeśli znajdziemy te wejście. Jak będziecie podróżować kamperem i będziecie mieli jeszcze rowery do tego, to można tą trasę na rowerach pokonać. Mari mówi, że to wygląda jak ogrody w Singapurze. Te botaniczne. Tylko światełek brakuje. No tak. To jest taki klimat. Zobaczcie tam. Te drzewa porośnięte tymi liśćmi, mchem. Piękna sprawa. Słabe kolory. iPhone nie daje rady z zielonym, już wam to mówiłem tyle razy, ale tak jest. Zobaczcie, jak to wygląda. To wygląda zupełnie inaczej, niż wy teraz widzicie. Tutaj mamy jakiś viewpoint na rzekę i znowu te czerwone kamienie. To nawet te duże. Ale rzeka, jaka lubiąca. Oj, pięknie to wygląda. Wow, nieźle. No te kamienie zrobiły na mnie wrażenie. I tutaj jest ten punkt, o którym wam wspomnieliśmy, że można iść w drugą stronę i tutaj już jest napisane 30 minut, bo będzie pod górkę. Tam było napisane 20. No tutaj rowerem już nie przejedziecie, ale i tak teraz byśmy się wszyscy tutaj spotkali, bo trzeba iść prosto tam na lodowiec. Ile nam zostało? 10 minut. 10 minut. 5 minut, co oni tu piszą? Aha, rowerem. Czyli mamy 10 minut, pół kilometra zostało. I znowu oczywiście nie można latać dronem. No tak, bo tu cały czas helikoptery latają nad tymi lodowcami. Cały czas je słychać. Doszliśmy. Czy to jest ten, Mari, punkt? Widokowy? Doszliśmy. Tak wygląda ten lodowiec tutaj, patrzcie. Tam go widać. Prezentuje się pięknie. Tak, mi się wydaje, że to jest punkt widokowy. Dalej można na niego pójść zobaczyć. Ktoś sobie helikopterem poleciał zobaczyć ten lodowiec. I wyczytaliśmy teraz, że najwyższy punkt jest na 2800 tego lodowca. Zapowiada się, że ta trasa nie ma końca. Idziemy dalej. 35 minut, kilometr 60 w dwie strony. Czyli powinno nam to zajść trochę mniej niż tam jest napisane. Doszliśmy do miejsca, gdzie można sobie zrobić piknik i stąd mamy jeszcze 20 minut, 800 metrów, ale dalej rowerami już nie pojedziecie. Rowery można zaparkować tutaj, więc pamiętajcie o zapięciach. Zeszliśmy do poziomu rzeki i widać tam ten lodowiec jeszcze. Znowu ktoś sobie helikopterem leci, ale piękny widok. Tutaj są te kamienie, bo jak jest więcej wody i więcej deszczu pada, no to to wszystko płynie. No i tam jest ten lodowiec. My schodzimy jeszcze niżej i jeszcze lepszy widok będzie gdzieś na rzekę ponoć. Doszliśmy już do końca. Na mapie pokazuje, że my jesteśmy tutaj w tym lesie, na samym dole. Lodowiec jest tutaj. Ostatni strzał na ten lodowiec, bo już tutaj się robi to samo. Te same widoki. My będziemy powoli wracać.
Mieliśmy stoper włączony i zajęło nam godzinę dojście do tego ostatniego tutaj punktu. Pewnie z powrotem będzie trochę krócej, bo nie będziemy się już zatrzymywać. Doszliśmy do tego miejsca, gdzie są dwie drogi. My przyszliśmy stamtąd, a idziemy teraz w tą stronę. I tutaj jest 30 minut, 1,5 kilometra niecałe, 30 minut pokazują, więc trochę... Bo tu jest z powrotem, to jest w dwie strony. Trochę przesada, my to zrobimy szybciej. Powoli wychodzimy już z tego pięknego szlaku. Kilka razy wam mówiłem o iPhone'ie, nie? Że kolory zmienia i słabo to wygląda. Zobaczcie, tak to powinno wyglądać, te kolory. A zabieram rękę. Szaro. Szaro, kontrast zgubi. Żadnych kolorów nie ma. Dziwna sprawa. Tak drogi telefon, a takie rzeczy. No, dlatego nie lubię iPhone'em nagrywać, jak jest zielono. No, ale nie o tym. Zobaczcie, jaki jest tutaj twór natury. Drzewo w drzewo, korzenie na korzenie. Pięknie to wygląda, wszystko obrośnięte. Tutaj dalej. Ale to zrobione jest. To tylko natura mogła coś takiego wymyślić. Zobaczcie. Korzenie. Kolejne. Powoli dochodzimy do parkingu i to jest ta rzeka, którą widzieliśmy u góry. Ale zmarzłem, ręce mi tutaj trochę. No, warto czuć. Coś zabrać tutaj czego. Tak. Jak wychodziliśmy, to na tamtym było ciepło, na krótki rękawek. A tutaj już. Tak, pogoda szybko się zmieniła. Zmieniły, naszły takie chmury i szaro jest, nie wiem czy nie będzie nawet padać, patrzcie. A teraz idziemy coś zjeść. Idziemy, przygotowaliśmy sobie pierożki, mamy jakieś kanapki. Mamy curry. Mamy curry, mamy jogurt. A łódzka. Jednak ta tablica nie kłamała, tu było napisane 1,5 godziny, nam to zajęło 2 godziny, bo tam sobie zdjęcia pstrykaliśmy, coś tam, ale jakbyście szli, tylko zrobili jedno zdjęcie i szli dalej, no to tak by wyszło 1,5 godzinki. Polecamy zrobić ten odcinek, który my zrobiliśmy, bo widoki najlepsze chyba jakim jest po Nowej Zelandii. Tak, wejdźcie w tą uliczkę taką, co my zeszliśmy, bo tu główną drogą to macie taki, wiecie, droga i tyle. A tutaj naprawdę ładne widoczki, idźcie do końca, bo też warto. Wróciliśmy z lodowca, bierzemy się od razu za jedzenie, mamy pierożki, Marika jeszcze popcorn zrobiła dzisiaj. Masz popcorn? Mamy. O, jest jeszcze popcorn. Zjemy najpierw pierożki, bo nie będziemy zajadać popcorn podczas jazdy. Pierożki były trochę suche, to Marcin dodał sosu curry. Pokażę, jak to tam wygląda. O, od sosem, razu. Sosem curry wszystko wchodzi lepiej. No. Jeszcze w sosie curry kurczak jest? W ogóle. Marcin celuje w 50 litrów równo. Uda się? 50 dolców. 50 dolarów i 50 litrów. No. Po trzy ładuję. O, to nie zmieścimy się. Na 9. Zatankowaliśmy już samochód za 50 dolców tutaj na prowincji. Z tej strony, od strony zachodniej Nowej Zelandii, na tej wyspie południowej, paliwo kosztuje, jest droższe paliwo. I daliśmy ile? 7,40 wyszło za litr. Za litr. Mhm. Złoty. Złoty, tak. A w mieście tam płaciliśmy 6,50, 6,60 w dużych miastach. Mariczka poszła na 15 minut drzemki, obudziła się 120 km później. Zatrzymaliśmy się na fajnym stopie. Zaraz wam pokażę, ale wymyślili, no pierwszy raz widzę coś takiego w swoim życiu. Patrzcie na to. Budowali drogę i żeby wodospad nie leciał na drogę, żeby woda nie przeszkadzała, zbudowali taką jak skocznię narciarską dla wodospadu. Przedłużenie, żeby ten wodospad leciał tam do rzeki. Niezły numer, co? Po zaledwie kilometrze jest kolejny punkt widokowy i zaraz go zobaczymy. Otra wiadukt, tak się nazywa. Tak wygląda ten wiadukt, właśnie przez niego przejechaliśmy i na dole rzeka. Pięknie, a tam
jeszcze, teraz nie widać, ale tam jest wodospad. Jak jechaliśmy w tą stronę, to było go widać. Ja tu nagrywam mosty, a tutaj dwóch myśliwych z lornetką wypatruje zwierzynę i zobaczcie, co mają na pace. Polowane sarny. Raz, dwa, trzy, cztery. Wszystkie dzikie. Ale numer. Upolowane sarny. Cztery już wypatroszone. O matko. No. Nieźle, co? Co murowało? Nie widziałaś martwej sarny? Ale były sarny, co? No, pierwszy raz takie widziałam. Tak blisko, takie dzikie i tak świeże. A my właśnie zgłodniliśmy i teraz będziemy też jeść. Oni będą jeść i my też będziemy jeść. My mamy jajka. Ugotowaliśmy jeszcze sobie rano na śniadanie. Mamy jeszcze ten nasz sos curry. I pamiętacie u nas z Indii, jakie było jajkowe curry? O, to było jedno z lepszych dań. No i właśnie je tutaj wyląduje. Latamy trochę, bo ładne widoczki się zapowiadają. Z tamtej strony słońce świeci, więc będę latał w tą stronę, bo pod słońce nie wychodzą za dobre. Startujemy. Joysticka jednego nie mam. O, a gdzie jest? Byliśmy tam tydzień temu. No. Jakoś tak. Można tam iść, pozwiedzać, można wejść na górę, na te kamienie. Ładne miejsce. Moi drodzy, przyjechaliśmy dzisiaj ponad 400 km. Zbliżaliśmy się coraz bliżej do portu, żeby zdążyć na prom. Na jutro na prom. Na jutro na prom. A okazało się, że prom mamy pojutrze. I zamiast siedzieć teraz w górach tam i robić sobie jakiś trekking, to my będziemy teraz spać w aucie i będziemy się kręcić jutro cały dzień tutaj gdzieś po plażach. Taka wtopa. Ogromna wtopa. Nowozelandzka wtopa numer jeden. Pierwsza wtopa w 2024. Dokładnie, szybko zaczęliśmy. Nie, naprawdę, ja nie wierzyłam. Jak to jeszcze zobaczyłam
Gdybym teraz nawet nie spojrzała, to jutro byśmy pojechali na ten, do tego portu i byśmy powiedzieli... Byśmy czekali, no. A jeszcze gdzieś mnie tak podkręciło, mówię, a zobaczę, o której godzinie jednak. Wiedzieliśmy, że tak o tej samej mniej więcej, co wyjeżdżaliśmy. Ale jak zobaczyłam, to szczęka mi opadła. Trzeci, nie drugi. No niezłe jaja. No nic. No i jutro będziemy musieli się pokręcić tutaj, coś znaleźć sobie, jakąś atrakcję. To zobaczymy jakiś trekking, pojedziemy, na spokojnie może. Poleżymy gdzieś na plaży. Zjemy fish and chips. No, 14 stopni jest teraz, to zobaczymy. Zaraz dzień zobaczę. Będzie ładnie. No, tylko wiecznie, tutaj jest bardzo wiecznie. To też tak nie ma przyjemności ogromnej z leżenia czy chodzenia. Ale jutro, jest wtorek? Nie. Tak, 21 w ciągu dnia. No pięknie. Czyli jutro jest, no prawie... Plażing jutro. No, ale... To my się bierzemy teraz za kolację. Zjemy kolację, idziemy spać, bo dzisiaj w samochodzie nocka. Czas coś zjeść na kolację, ja dokończę nasz jogurt, tak dwa dni już go wozimy, ale jeszcze jest w porządeczku, nie śmierdzi, Mari zmęczona. Ja w nocy dzisiaj to tak ze 3 godziny pospałam, 4, 3, no. W samochodzie z godzinę, tak? No myślę, że ponad. No, a mimo wszystko tak... Ja też zaraz czuję, że odpadnę. Zjemy i do spania. Dokładnie. Tam to oczywiście było na przystawkę, na kolację główną będzie jajo w karysosie. Co tam się stało? Jeszcze jedno jajko jest. O, znalazłam. No to dalej. I'm ashamed.